druga edycja e-learning Fusion staje się właśnie faktem. Trwają prelekcje, jest bardzo dużo gości, dużo się dzieje. Temat wydaje mi się bardzo istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, sami jesteśmy pracodawcą i szkolimy naszych pracowników bardzo intensywnie. I trudno jest zrobić to wszystko w formule in class. Chcemy być na bieżąco z najnowszymi trendami i widzimy to bardzo wyraźnie też wśród naszych klientów. Mają oni coraz mniej czasu, ale także ich życie się zmienia. Well, there's been a lot of talk about gamification, using scenarios and simulations for e-learning. There's also a lot of virtual reality things going on. I think that also started with augmented reality. My tak naprawdę żyjemy w czasach, gdzie ten e-learning uważam, że jest nierozerwalną częścią każdego z nas, niezależnie od tego, czy mamy dużo czasu, czy mało czasu. My powoli się obracamy w rzeczywistości cyfrowej. Ten walec cyfrowy to już ruszył i on dojedzie pewnie do każdego miejsca, ale w momencie, gdy dojedzie, to dobrze być na tym walcu, a nie przed tym walcem. Pracodawcy mają obowiązek ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale też muszą patrzeć troszeczkę na siebie, czyli realizować te obowiązki w sposób, który by zapewniał bezpieczeństwo jego biznesu, bezpieczeństwo biznesu pracodawcy. I e-learning jest takim narzędziem, które włączy te dwie rzeczy. So the most effective e-learning will solve problems for users and will do it simply and will do it quickly and will do it easily. Trzecia edycja już za rok. Planujemy jeszcze więcej interaktywnych elementów. Nie chcemy tylko zatrzymać jakby ten element interaktywności pomiędzy sceną a widownią. Chcemy wprowadzić jakieś elementy warsztatowe. Być może poszerzymy przestrzeń wystawienniczą, w której będzie można doświadczyć i dotknąć różnych narzędzi e-learningowych z Polski i ze świata. Chcemy tą ofertę międzynarodowości podtrzymać i rozwijać po to, żeby transferować się przepływ wiedzy i doświadczeń z całego świata. Im więcej teraz przekażemy, im więcej teraz nauczymy, tym większą pewność siebie będą miały wszystkie osoby, które spotkają się na swojej drodze z e-learningiem.